i kapłańskiej posłudze. W tym roku szczególnym modlitwą powołania gromadzimy się w naszym diecezjalnym wieczerniku na mszy świętej Krzyżma. Wieczerniku, w czasie której skupiamy się na wymownej liturgii, w czasie której jest święcone święte Krzyżmo oraz olej chorych i katechumenów. W czasie tej Eucharystii wyrażamy Bogu wdzięczność za dar powołania i za powierzoną misję. Z wielką pokorą wyznajemy przed Bogiem wierność powołaniu i odmówmy przyrzeczenia złożone w Dniu Święceń oraz módlmy się o jedność w naszym prezbiterium. W czasie tej Eucharystii dziękuję Bogu za was, drodzy współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, i dziękuję wam za waszą posługę kapłańską, pełnioną zgodnie z wolą Bożą, dzięki której pomagamy ludowi Bożemu naszej diecezji na drodze zbawienia. W czasie tej mszy świętej wypraszajmy moc Ducha Świętego dla nas biskupów, kapłanów, diakonów, przygotowujących się do kapłaństwa alumnów. Wypraszajmy także dar powołania kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, aby ludzie młodzi mieli odwagę iść za słowami Chrystusa: pójdź za mną. Wypraszajmy także łaskę powołania dla młodych do małżeństwa. Gdy będą święte małżeństwa, święte rodziny, to będziemy mieć świętych kapłanów. Jak mawiał prymas Stefan kardynał Wyszyński: dajcie mi święte rodziny, a dam wam świętych kapłanów. Niech nasza posługa kapłańska uświęca rodziny naszych parafii. Niech nasza posługa czyni parafię, w której pracujesz, parafią misyjną. Aby wypełnić tę misję, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by rozpoznawać, czego Bóg pragnie od nas, i potrzebujemy Jego mocy, by to wszystko wypełnić, co jest zgodne z Jego wolą. Patrujmy się dzisiaj w Chrystusa nauczającego w synagodze. Rozwinąwszy księgę Izajasza, przeczytał: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Oczy wszystkich były w nim utkwione. On powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus wielokrotnie powtarzał, że został posłany przez Ojca, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Swoje nauczanie potwierdzał cudami. Uzdrawiał, leczył, wskrzeszał. Nie przechodził obojętnie obok człowieka w potrzebie. Jezus oddał życie na krzyżu za nas, dla naszego zbawienia. Zmartwychwstał i pozostał, aby nam towarzyszyć w drodze do Królestwa Bożego. Jezus wybrał nas, byśmy kontynuowali Jego misję zbawczą. On uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, Królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. A więc jesteśmy kapłanami Boga, którym została powierzona do kontynuowania misja zbawcza. W tym roku modlitwa powołania często słyszymy i wypowiadamy słowa, które są Jego poleceniem: idźcie i głoście. Są to słowa Jezusa, które skierował do swoich uczniów przed niebowstąpieniem, posyłając ich do kontynuowania Jego misji zbawczej. W
tych słowach posłania jest zawarta istota posługi kapłańskiej. Jezus opisał ją w trzech zadaniach. Idźcie i czyńcie wszystkich ludzi uczniami. Udzielajcie im chrztu. Uczcie je zachować wszystko, co wam przekazałem. Wcześniej Jezus powiedział uczniom: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Ta jego władza wyglądała po ludzku, sądząc, bardzo ubogo. Jezus nie miał do dyspozycji dywizji broni, wpływowych mediów lub grup nacisku i nie towarzyszył mu sztab doradców. Nie miał do dyspozycji banków, uniwersytetów, pieniędzy, które według naszych wyobrażeń są elementami władzy w tym świecie. Miał tylko świadków, których posłał jak owce między wilki. A jeszcze powiedział, iż jego świadkowie mają być nie tylko prostoduszni jak gołębie, lecz także roztropni jak węże. Dzisiaj Jezus do nas, ludzi ochrzczonych, a szczególnie biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, seminarzystów i wszystkich wiernych, kieruje wezwanie, abyśmy byli jego świadkami. On nas posyła jako swoich świadków do dzisiejszego świata, na peryferie geograficzne i egzystencjalne, do każdego człowieka. Jesteśmy posłani, by być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Tak, to jest prawda. Musimy codziennie stawać pod krzyżem i, wpatrując się w Chrystusa cierpiącego, czerpać stamtąd siłę, by być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. To z krzyża pochodzi władza Chrystusa i cała Jego moc. Całą Jego siłą zbawczą jest siła pochodząca z krzyża. I dlatego każdy powołany do kontynuowania misji zbawczej musi stale z tego miejsca zaczynać. Dlatego, drodzy kapłani, Eucharystia, wspólnota z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, winna stawać się źródłem mocy naszego życia i naszej posługi. Nie tylko ja mam stawać się ewangelizatorem nowej ewangelizacji, ale i moja parafia winna stawać się wspólnotą ewangelizującą, bo jesteśmy Kościołem misyjnym. Mamy wspólnie tworzyć Kościół misyjny, który wychodzi, jest w drodze. Tworzyć Kościół zapraszający, który zaprasza ludzi do Chrystusa. Zaprosić niewierzących sąsiadów, znajomych, czy zupełnie obcych ludzi nie przychodzi nam bez trudności, bo to kojarzy nam się z sekciarską działalnością. Musimy przełamać ten stereotyp. Musimy dokonać zmiany w naszym duszpasterstwie. Nie czekamy tylko na wiernych, ale idziemy do wiernych, aby ich zaprosić, aby im pomóc spotkać się z Chrystusem zmartwychwstałym. Misyjność i zaangażowanie w życie parafialne mają stać się naturalną konsekwencją wiary, a nie czymś nadzwyczajnym i fakultatywnym. Misyjność parafii to nie żadna opcja fakultatywna dla ambitniejszych. To fundament katolickiej tożsamości. Jezus do nas mówi i zapewnia, że w tej misji, do której nas powołał i posyła, nie zostawi nas samymi. Mówi nam każdego dnia: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus naprawdę mnie zna. Jakie to cudowne, że Bóg ma dla mnie tak dużo czasu, jakby tylko o mnie myślał. To jest prawda. On jest z nami przez wszystkie dni. Uwierzmy w to, że Jezus jest z nami.
Dziękuję.